Mikołaj Roznerski udany 2018 rok ma za sobą. Wiele osób przyznaje, że to właśnie ostatnie miesiące przyniosły mu niewyobrażalną popularność i nowe wyzwania. Aktor znalazł także miłość i zdaje się być szczęśliwy. Właśnie opowiedział, w jaki sposób wychowuje swoje dziecko. Mikołaj Roznerski kilka nieudanych związków ma za sobą. W 201 roku urodził się jego syn. Chociaż postanowił się rozstać z mamą chłopca, aktorką Martą Juras, dziś wiadomo, że znalazł miłość. W życiu i na planie partneruje mu Adrianna Kalska. Mężczyzna postanowił wyjawić, w jaki sposób wychowuje syna. Jak Mikołaj Roznerski wychowuje syna? Będziecie zaskoczeni w ocenie aktora pochłoniętego swoją pracą i obowiązkami, wciąż najważniejsza zdaje się rodzina. Zaabsorbowany występami w teatrze i na planie nierzadko zabiera ze sobą na próby także syna. Okazuje się, że chciałby w ten sposób zniechęcić go do ewentualnego wyboru aktorskiej drogi. W ostatnim wywiadzie ujawnił, że nie chciałby dla chłopca podobnej przyszłości. Cały czas pracuje nad tym, żeby mu to skutecznie obrzydzić. Zabieram go na plan, na próbę w teatrze. Ostatnio sam z siebie powiedział, tato, jaką ty masz nudną pracę. Teraz chcę być magikiem, w sumie to też przemysł rozrywkowy. Powiedział aktor w rozmowie z Faktem. Później odniósł się do tego, czym jest samo aktorstwo. Aktorstwo to trudny i specyficzny zawód, każdy aktor ci to powie, ale naprawdę to kocham. Tutaj wiele zależy od ciebie i tyle samo od ciebie nie zależy. To nie zależy tylko od talentu, albo szczęścia, szczerze wyznał aktor. Okazuje się, że pomimo ogromnej popularności i sympatii widzów, mężczyzna ma dość sceptyczny stosunek do samego środowiska. Być może chodzi o show biznes, w którym choć uczestniczy, to i zdaje się go unikać. Sam przed laty myślał o karierze w armii. Powiedział, że pomimo rozpoznawalności, to sama praca jest dla niego wartością. Z domu wyniosłem przekonanie, że praca jest etosem. Trzeba pracować, bo praca uszlachetnia. Staram się mieć plan awaryjny, wiem, że spadnę na cztery łapy. Mam to szczęście, że teraz robię to, co lubię i się z tego utrzymuję. Gorzej jest z tą całą otoczką. Nie lubię prosić się o uwagę, zwrócił uwagę gwiazdorem jak miłość. Z pewnością będzie mógł podzielić się z synem swoimi przemyśleniami, gdy ten będzie myślał o przyszłości.